Witam, witam gwintowników w serii od zera do zera. Dzisiaj mamy bardzo dużo do zrobienia, więc nie będę przedłużał, łapa w górę i lecimy z koksem, z informacjami. Jak dobrze wiecie, jest taki event walentynkowy. Bogini miłości jest na przykład dostępna za pył, za 1600. Dalej mamy taki zestaw uroku, bardzo, bardzo ładne rewersy Yennefer, Shani, Triss. To już dostępne za pieniądze. Paka syndykatu. To dla nowych osób, jeśli ktoś by chciał zagrać syndykatem, bo startówki tej talii nie ma, to można ją zakupić. Tak samo jakbyście kupowali beczki, tutaj dostajecie po prostu już wydropione karty i Ramkę i Filippę. Spoko opcja dla nowych graczy, oczywiście ozdoby kota i premiera Androida 24 marca, bardzo ważne wydarzenie. Tuż po Mastersach, które są 14-15, mam nadzieję, że będziecie oglądać. I tutaj już 24 będą mogli wszyscy praktycznie zagrać, bo albo ktoś ma iOS-a, albo Androida. No i też wymagania są od Androida 7 i minimum 2 giga RAM-u. Takie są na razie wymagania, też można się oczywiście już rejestrować. I mamy wyzwanie walentynkowe, tutaj oczywiście Yennefer z Wengerbergu. Wystarczy grać po prostu, później wygrywać, zagrywać jakieś złote karty. Bardzo, bardzo łatwe. Jeśli ktoś gra chociaż troszkę, to mam nadzieję, że zdobędziecie sobie tą ulubioną drużynę. No myślę, że na tej serii, na tym tutaj koncie nie uda się tego zrobić, ale nie będzie tak tragicznie, może chociaż ten jeden punkcik. No takie darmowe punkciki nagród. Dzisiaj potworki, zaczynamy od sklepu. Myślę, że tutaj jeszcze mam nawet, uwaga, uwaga, kopertę do otworzenia. Te wszystkie rzeczy pokazywałem na głównej serii, więc nie będę jakoś bardzo się powtarzał. Mamy kopertę, zobaczymy, czy będzie jakiś bibelot, pamiętacie, z tego nowego roku. Avatar Smog. Niech będzie Avatar Smog, przynajmniej coś mamy. I ustawimy sobie, oczywiście dzisiaj mamy Wednesday, kiedy to nagrywam, więc będzie więcej doświadczenia. I otwieramy potworki, te wszystkie 6 beczek, później już będę z następnej puli kupował po prostu beczki różne do wszystkich frakcji. To wszystko znamy, jeśli coś będzie nowego, to się zatrzymam. Wszystko znamy, więc z tego możemy sobie wziąć Endriaga Wojownik, no niech będzie. Mamy premkę, nie mamy zwykłej. Lecimy dalej. Jeśli coś jest nowego, to ja się zatrzymam, jeśli nie, za chwilę wam powiem o tym gonie, to już przy okazji tworzenia deku. Tutaj też nic nie ma. Fleder do wampirów. Kuroliszek. Zadaj wrogiej jednostce 1 obrażeń za każdą sąsiadującą bestię. Kompletnie niegrany, więc nie ma co sobie zaprzątać głowy. A tutaj ogar dzikiego gonu możecie zobaczyć na dominacji. Taki silniczek. Tutaj wojownik troszkę zastąpił ogar, ale ma te 4 punkty, więc to jest spoko, naprawdę spoko. I tutaj, no niech będzie gryf, niech będzie drugi gryf. I taki archetyp dzikiego gonu się wytworzył, chociaż nie jest jakiś mega mocny, więc też nie będę w niego inwestował. Uczta, Wran, Garkań, Barkes. Może dzisiaj zrobimy sobie jakąś kartę. Barbe Gazi, Bruxa, druga i Oszlusk. Bruxa jak najbardziej. Co my tam mamy? Jeszcze dwie. Może jakiś epik by się przydał. Jaja, Syrena, Uczta, Troll i Pustynnica. Pochłoń sojuszniczą jednostkę za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę z zemstą. Wzmacniamy tą kartę. To jest z nowego dodatku Kupca Ofiru. Pewnie dodatek będzie na premierę Androida, tak mi się coś wydaje, chociaż nie mam żadnych informacji. Ale to by było idealnie, po Mastersach. Czy tutaj Mglak? Po prostu zagrywamy sobie go za 4 punkty później. Wiecie co, niech będzie ta pustynnica. I ostatnia beczka. Jest epik, jest epik. Garkań, Zgnilec, Jaja, Wojownik. I czy coś nowego? Jest Przątka. To są karty właśnie Wiedźm, które mają synergię ze sobą. Jedna wzmacnia, druga pochłania, trzecia atakuje. I za każdym razem, gdy zagrywamy jedną z nich, to druga karta ma wzmocnienie. I tak do dwóch właśnie wzmocnień. Jotun jest dobry, jeśli gramy na mało jednostek. A Żalnica, no tutaj
musimy grać na spam najpierw, żeby później pochłonąć. Także wiecie co, weźmiemy sobie tą przątkę. I to będzie tyle, tego już nie będziemy dzisiaj otwierać. Będzie najwyżej na później, jak będzie troszkę mniej tych beczek. Ale wiecie co, otwierajcie frakcyjne, jeśli chcecie daną frakcję, otwierajcie frakcyjne. Jest to spoko, możemy sobie zawsze przepalić. I tutaj mamy już 1900, może dzisiaj coś stworzymy. Bo nasza talia startowa wygląda w ten sposób. I nasze posiadane karty tak się prezentują. Tutaj możemy sobie tak. No i spoko. I teraz tak, dostaliśmy tą przątkę. Możemy rzucić, dlaczego nie? Tutaj też mamy miejsce na przykład z lodowego giganta, możemy sobie zejść. Co możemy ewentualnie jeszcze ulepszyć? Bo to jest deczek na wampiry, na troszkę pochłaniania z zemstą, ale niewiele. Na kilka takich dużych kart, ale też jakoś bez przesady. No i głównie się opiera na woni krwi. Jeśli chodzi o nowe karty, które tutaj doszły, no to mamy dziki gon, nie? Dziki gon. Na przykład Imlerit teraz jest na dominacji i zamienia siódemkę, to znaczy inną kartę w siódemkę. Później to ma bardzo fajną synergię z tą miazgą Imlerit. I tutaj mamy jeszcze Nitrala. Taki silniczek pod dominację. Dwa ataku. Dodatkowo ogór cały czas daje jeden punkt, jeśli mamy dominację na polu bitwy. Ten zastąpił ogórka, a ten jest po prostu odwrotną kartą do tego wojownika. Także tak to się prezentuje. Czy coś możemy tutaj jeszcze wrzucić? Zobaczmy. Myślę, że ta wodnica nie jest jakaś super. Z kart, które mamy z zemsty, jest tylko jajo harpi. No i ewentualnie jest taki gryf. Gryf na piątce. Tutaj taka harpia. Myślę, że to możemy zdecydowanie zastąpić, bo mamy później dwa razy gulę. To jest bardzo spoko. Bardzo spoko, tylko musimy mieć zawsze kartę pod pochłanianie, więc to będzie takie jajo. I na przykład... Nie wiem, czy nie wrzucić jeszcze tutaj Bruksy. Krwawą ucztę musimy mieć, więc tutaj jest jedna Bruksa, jeden Garkain. Gramy. Po prostu gramy, nie mamy jakichś super tutaj jednostek na górze. Gramy, po prostu gramy. I żebyśmy troszkę dzisiaj ponabijali, bo były te beczki, więc też i tak troszkę żeśmy stracili, ale wiecie co? Sobie jeszcze ustawię tego smoka. Niech będzie. I mamy 21 rangę. Ach, niech będzie normalny board. Tamte już zostały wycofane z możliwości. Tak, zobaczcie, jakie piękne te rewersy. Na tym drugim koncie od złotówy dostałem, także bardzo dziękuję. Ale pyłu jeszcze nie mamy na dane, więc gramy. Gramy po prostu normalną. 4 beczki, 19 punktów, zobaczcie, jeszcze sporo golda. Więc ja sobie to zostawię, chociaż można by było to oczywiście jak najszybciej zużywać, ale też nie chcę całego odcinka na to poświęcić, więc wy jeśli macie jakieś beczki, macie golda, od razu. Od razu wydajecie, nie ma co w ogóle czekać, bo będziecie mieć lepsze karty i będziecie częściej wygrywać, to jest jasna sprawa. To sobie w pierwszej wyrzucamy, tą ucztę też i gula wyrzucamy. I najlepiej, o tutaj gwałtowne cięcie, to będzie ciekawe, najlepiej żeby tego gryfa użyć, to możemy sobie to jajo zagrać. Teraz zawsze przewaga taktyczna jest animowana, więc nie trzeba jej mieć premium, każdy ją ma. Od razu w premce. Tak myślałem, żeby ewentualnie sobie wszystkie premki przepalić, ale nie wiem, czy by to coś dało. Czy bym miał 1600? Raczej nie. Też nie ma co wariować. I to sobie już zjadłem, mam takiego gryfa później pod gula. Też spoko. To myślę, że spokojnie możemy też Bruksę zagrać. Na krwawienie. Jakoś bardzo dużo krwawienia nie będzie, więc raczej ten Garkain zostaje. O, i to jest świetne. Zagramy sobie tą Bruksę w ten sposób. Może jeszcze z Wilkołaka bym zszedł, albo z Kikimory.
I chyba tyle. No nie ma co też tutaj bardzo, bardzo cisnąć, bo nie wyrobimy. A na długą rundę spróbuję jakieś dobrać inne karty, które mają dużo tego krwawienia. Pięknie. O kurczę, plutejki. To będzie talia na pancerz. To będzie talia na pancerz. Jak sobie zrobię w ten sposób. Zrobię już sobie 9 i teraz bym musiał zagrać tą kikimorę robotnicę, żeby wyzwolić dwa razy pokrzepienie. I możemy już powoli, powoli wychodzić, tak mi się wydaje. Ewentualnie jeszcze poleci ten bloczek, tylko nie wiem. Nie wiem, czy poleci ten bloczek. I tak będzie dwa ataku, nie? Chociaż możemy zrobić w ten sposób. Bo tutaj będzie oczyszczenie. Pawienie. To będzie bardzo łatwo zniszczyć. No ale cóż. Już sobie to zagram. Będę miał na później na gulę. 7 i 8. Najwyżej to zniszczy za 4. No nic nie zrobię. To będzie 2 ataku. I teraz kolejne 2 ataku już to niszczy, nie? Ale czy to wyrabia? Musiałby zagrać kartę za 8 punktów. Vernon. Za północ, za Temerię. To tego dostał w beczce, więc wiecie co? To pasuje, bo już teraz będę wchodził na 4 karty. On jeśli ma niebieskie pasy... Ale nie wiem czy ma. No może mieć te startowe. Robiłem z tego. Na pewno tego nie wyciągnie. W sumie nie miał chyba. Po prostu takiego rosza dostał w beczce i sobie go zagrywa. No okej. Okay. Żaden problem. Przegraliśmy pierwszą, ale wątpię, żeby mnie blidował. Ja go mogę wyblidować, jak będzie chciał. Więc nie jest najgorzej. Tego oszluzga. Chyba tego Garkaina już bym oddał, chociaż nie wiem co z Geraltem. Okej. A nie, myślałem, że to zagra. Teraz tak. No on gra taki deczek. Chyba Geralt. Nienawidzę potem. Geralt tu nie wejdzie, on gra jakąś kontrolę. Na 9 bardzo wątpię i jeszcze mam bardzo dużo takiej krwi, no to najwyżej. Najwyżej stracę, ale nie sądzę, żeby miał coś takiego. Okej, to te karty wyglądają bardzo, bardzo dobrze, chociaż mam tu jeszcze lepsze. Ale zobaczcie, to jest za 9. Tutaj mamy... Kurczę, tego oszluzga, ten oszluz troszkę będzie tutaj... Męczył bułę, że tak powiem, więc zrobimy tak. Zagramy na krwawienie bardziej. Ten oszluzg zrobi tylko to pochłonięcie i to nie będzie jakiś super. Lecimy z koksem. Nekurat jest dużo lepszy i Królowa Nocy na oczyszczenie, na krwawienie razy 4. Świetna sprawa. I ten ghoul zadziała tak samo jak w sumie Ozel, więc nie ma problemu. Nie ma problemów, proszę państwa. No zobaczymy co z tą balistą. Muszę poczekać jeszcze z jakimś dobrym blokiem, bo może mieć mega mocne karty, ale Nekurat raczej zginął. Aktualnie. No niestety, szkoda, bardzo szkoda. Tu jest ta trójeczka. Nie wiem, czy nie strzelić. Dobra. Zrobię co w mojej mocy. Bombę dwumiertową i masz piorun. O mój Boże. Strzelę, bo to będzie tutaj robiło niezłe kombosy. Jak się nie pozbędę tego, to też stracę blok za chwilę. A też krwawienie będzie długo działało, więc od razu tego nie zniszczę. Teraz prawdopodobnie idzie jeden lider i... Jeden Garkain, później już pancerny musi iść. No i dalej królowa. Zobaczymy kiedy blok. O kurczę, no tu by musiał być blok. Tu by musiał...
osiągnąć glo. Ludzkość jest wirusem. Na to szczerze mówiąc się opłaca. Wrzucimy teraz już. Niech będzie tutaj na 3. Teraz bym Garkaina chyba zagrał. Też nie wiem, czy będę miał na to miejsce, nie? I on ma też bardzo, bardzo fajne zagranie. Okej, wzmocniony trebuch. Ten pancerny więcej zrobi? Chyba nie, już bym musiał Garkaina jednak. Ale i tak jest ciężka sprawa, jest ciężka sprawa. Później jeszcze dostanę tą Kimę. Ja nie wiem, czy tutaj Oriany sobie nie stworzymy. Ale to może następnym razem, jeśli będę już przegrywał. No i co, i na 5? Zawsze ten jeden punkt, jeśli bym zagrał to później, no to też tracę. A na Garkainie też, nie? Więc to tak... Lepiej może nie mieć aż takiej dużej jednostki, bo i tak ten z gwałtownym cięciem to zniszczy. O, walnął w ten sposób. To teraz i tak bym musiał chyba wywindować te punkty. Nenneke. No, jest ciężko. Jest ciężko. Chociaż nie, jeszcze tu mi obije ten pancerz, to nie jest problem. To nie jest problem. Pancerz jeszcze może zginąć, ale teraz oczywiście stary grot. Później chyba garnizon, no albo ghoul, zobaczymy. I no tak jest, kurczę, blisko, jest naprawdę blisko. Ja sobie to. Oczywiście to, żeby nie stracić już punktów. Niestety ten trebusz przeżył, bo ta Nennekę podbiła to wszystko, bardzo ładnie podbiła. Geralt, oj, szkoda. No. Jest grubo. Wrzucę tutaj. Chociaż, o nie, w sumie mogłem na Doregaraja, ale dobra. Może mieć Barona, nie? Margarita. Nie pomogę, jeśli dożyję. Chyba git, bo jeszcze to krwawienie działa. Dobra, jest git. Ale klątwy, bardzo dobra karta na takich początkowych graczy, bo to będzie cały board czyściło. I wygraliśmy potworami akurat. A dzisiaj miałem takiego questa jeszcze z ostatniego razu. No i mamy, zobaczcie, super Wednesday, seria zwycięstw. Bawimy się dalej, odbieramy różne fanty. Dobra, spróbuję jeszcze tutaj dobić może dzisiaj koronę. I 20 ranga. Z tej rangi będę spadał tylko o 1 3 marca, więc może dobijemy jeszcze 19. W tym sezonie mam nadzieję. Do 3 na pewno będzie jakiś odcinek z Squetel Nilfgaardu. Czemu nie? I spokojnie tutaj tą rangę można dobić i jeszcze jakieś tam wyzwanie. Cokolwiek. O, widzę, że ktoś tu tym Eredinem gra troszkę. Dobra, to jest fajna synergia. To jest spoko. Kołak. No, można tak zacząć. Dlaczego nie? Ale tą Orianę chyba na następnej kolejce kupimy. Co myślicie o tym? Chyba tą Orianę kupimy. Chociaż oczywiście Fleder jest fajniejszy na umiejętność Gernichory z tymi owocami. Ale no. Niech ich będzie. Niech już będzie w ten sposób. To nie jest jakieś beznadziejne.
A może zrezygnuję z tego oszluzga, wiecie co? Chyba zrezygnuję z tego oszluzga, wrzucę może drugiego gryfa pod gula. O, może wrzucę w ten sposób. Chociaż też musiałbym mieć jakieś później jednostki takie mniejsze. O kurczę, co się dzieje? To się wypławia. Fajnie sobie też wrzucić tą piątkę na Nekurata. To jest mega opcja. Czy mi się tutaj do Grzesia uda dograć? Widzę, że jakieś duże stwory. O, jeździec na dominację gra. I tu jest skorupa. Będzie dziki gon, fajnie. Fajnie, wiecie co, naprawdę fajnie, ale ja sobie wykorzystam teraz te wampiry, chociaż nie mam już za bardzo, to może tego Alpa, jak już jest z Nekuratem. Tylko z drugiej strony bym nie wykorzystał tutaj pokrzepienia, więc jeszcze się zastanowię. A na koniec, jeśli tutaj już dojdą te krwawienia, można sobie Grzesia zagrać. Spoko, no, na razie nie widzę sensu do blokowania. Na pewno coś ma na skorupie jakiś. Taki, myślę, że silniczek, co? Myślę, że silniczek. Dobra, niech będzie ten alt. Damy tu, damy tu. Pierwsza jest nasza. Jak najbardziej. Teraz bym sobie nawet wyrzucił tego wilkołaka, chociaż z drugiej strony jest idealnie pod Grzesia. Ale ten wilkołak jest bardzo słaby, nie? O, mogę sobie na niego pozwolić, z tego co widzę. Oj, chociaż... Jakieś ostatnie słowa. No, nie mogę sobie pozwolić. Już kurde, mógłbym, nie? A, niech będzie. Niech będzie. Zaryzykuję. On jeszcze tutaj ma dwa. No serio? Co za bieda. Dobra, to było fatalne, ludzie. To było tak fatalne. Dobra. To było... No nie. Szkoda gada, jakie to było fatalne. No nie wykorzystałem tego Grzesia, to teraz sobie go zagram na... Geralcie dopiero. O, chyba że... Dobra, jest spoko. Jeszcze sobie zniszczę właśnie tutaj to pokrzepienie. To nawet spoko wyszło. Ale tam zlamiłem. To było tak greedy, bezsensowne, ale... Spoko. Zagrać wilkołaka. Chociaż on zrobił 6 punktów. Widzicie? Sam gon. Nauczył tak walczyć. Naprawdę ładny gonik. Kurde, no nie wiem, bo ta please. Opłacałoby się jeszcze coś tu dograć, ale on może mieć jakieś hardkorowe karty, bo widzicie, krwawą miazgę ma, jakiś taki cały gon, duże stwory, krewetkę. Makabra. My go stosujemy. No jakiś, myślę, że gracz, no nie wiem, z bety wrócił, ale na pewno ma bardzo, bardzo dużo kart. Ale nie fart. Zadaj losowej w tarczę i musiał lidera zużyć. Ale nie fart. No dobra, ja mam całego lidera, czyli bardzo dużo punktów. Chyba 12, jeśli się nie mylę, czyli tam 11. A on ma tylko jedną skorupę, którą będę blokował. Na pewno blok mi jest potrzebny. Oszluzg raczej idzie out z tego deku. Dobra, i zagramy ewentualnie to. Nie wiem, jakbym miał tym pograć, ale... Mam nadzieję, że to spasuje, ziomu. A chyba nie. Może teraz spasuje? Ja to gram na końcu. Teraz bym musiał wrzucić telewizor, nie? Troll! A, to jest oczyszczenie. Też nie. Jak to działa? Oczyść wrogą jednostkę i zadaj 3, jeśli kontrolujesz. A wampira nie mamy. No to pięknie.
Boże, nie dostałem. Nie dostałem. Zadaj 3. Nie dostałem, ale bieda. To jest 6, no nawet to nie jest 6, no ale dobra. Bieda totalna. Fatalnie. Myślałem, że to oczyszczenie wejdzie. I mogę przegrać 2-0. To by było smutne. Bo gościu ma wszystkie karty takie mocne. Okej. Tu mi strzelił. Zaryzykujemy. Nie ma teraz dominacji. Masakra. Masakra. To nawet fajnie weszło, bo miałem jeden punkt i stracił dominację i spasował. Dobra, nie wyszło tak źle. Mamy jeszcze tego lidera i Ekima mi się zespawnuje. A teraz szczerze to ja bym musiał Ozreala dobrać i mu coś tam zjeść z cmentarza. Tą dziewiątkę najlepiej. Geralt. Dobra, chyba zaryzykuję z tym Geraltem. A tutaj co z tym Gryfem? Dwa gule. Po herbacie. Po herbacie. To miał być Ozreal, a nie gul. No to teraz jest duża różnica. Przegraliśmy. Swoich poglądów. Przegraliśmy to raczej. Chyba, że będzie miał coś na Geralta na koniec. Może będzie miał tego Ozreala, więc zagramy sobie dwa gule. Takie bardzo słabe gule. Okej, zjadł na 9. Takie bardzo słabe te gule. No, gdyby miał jeszcze jakieś pożeranie albo wrzuci skorupę, to i tak mu ściągniemy te karty. Nie wygląda to najgorzej teraz. Okej, okay, kolejny ghoul. Okay. Nie no, nie wygląda tragicznie, nie? No nie no, wygraliśmy, mam nadzieję, bo on może mieć tam 10 punktów jeszcze. I tak będzie musiał skorupę na coś wrzucić. Wydaje mi się, że to jest Ozreal. Uczta. No i co, jeszcze skorupę zagra? To miałem idealnie. Miałem idealnie do tego Geralta. Nienawidzę. Nawet nie musiałby mieć ostatniego słowa tutaj. I dałoby radę. No bałem się tego spotkania, wam powiem. Bałem się. Dobra, tutaj jest takie coś, jakbym teraz wygrał jeszcze jedno spotkanie, to mielibyśmy rangę, ale to już nie będę bardzo przedłużał. Dzięki za oglądanie, piszcie co byście chcieli oczywiście zobaczyć, co was najbardziej interesuje i przygotujcie się też na premierę Androida. Cały czas seria będzie trwała, aż nie wbijemy zerówki i później już będzie ta główna seria, tam gdzie mamy rangę 0, także wbijajcie na streamki na Twitchu. I widzimy się następnym razem. Łapa w górę. Bywajcie. Hej, hej, hej.